wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Uczniowie się wpatrywali w to niebo, wpatrywali się w tego Jezusa, który uniósł się na obłoku. Tak naprawdę tak im zostało. Chcieliby tylko patrzeć w niebo, chcieliby tylko wpatrywać się i czekać. Trzeba było aniołów, którzy potrząsnęli nimi, żeby tak uporczywie nie wpatrywali się w to niebo, tylko, jak mówi potem Ewangelia z dzisiejszego dnia, idźcie i głoście, nie stójcie w miejscu. Nic wam nie da to, że będziecie patrzyli w to niebo, że będziecie się wpatrywali, bo macie słowo od samego Jezusa, że przyjdzie powtórnie, że będzie, ale żebyśmy doczekali tego dnia i żebyśmy mogli to ze spokojem serca i z radością tego doświadczyć, potrzebujemy przede wszystkim działania, nieuparczywego wpatrywania się w niebo, ale pójścia i głoszenia. Trochę tak jak tutaj, w tym miejscu, gdzie my jako franciszkanie, prowadząc ośrodek leczenia uzależnień, nie wpatrujemy się tylko w niebo, chociaż to jest bardzo ważne. Ale idziemy po to, żeby być z ludźmi, którzy jeszcze nie doświadczyli Boga, których Pan Bóg jeszcze nie dotknął. Dlatego nie stójmy w miejscu. Idźmy, działajmy, głośmy Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, szczególnie tym, którzy może się pogubili, którzy są zapatrzeni w siebie, którzy nie są w stanie dostrzec tego. Dlatego trzeba współdziałania Boga i ludzi. Dlatego idźmy, biegnijmy, nie stójmy w miejscu. Dzisiejsza Ewangelia, Jezus w tej Ewangelii mówi do nas: idźcie i głoście światu Ewangelię, ponieważ otrzymaliście Jego moc. I Jezus wie, co mówi, że głoszenie Ewangelii to nie taka prosta sprawa. Naprawdę trzeba się namęczyć, żeby tą Ewangelię przekazać. Nie zawsze jest wspaniale, nie zawsze jest pięknie. Czasem choćby nawet jak to wbiegnięcie pod górę jest naprawdę trudne. Są chwile, kiedy trzeba się zatrzymać i faktycznie spojrzeć w niebo, tak jak to mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, ale nie wolno się nam zatrzymać. Musimy iść dalej. Musimy korzystać z tych łask, które otrzymujemy od Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, On ciągle wie, że my jesteśmy słabi i próbuje nam dodać sił. Czyli po pierwsze, cierpi za nas, potem zmartwychwstaje, wie, że sobie nie poradzimy, a więc pokazuje apostołom wyraźnie, że wstępuje do nieba, żeby oni tego doświadczyli, żeby oni widzieli, jak On wstępuje do tego nieba. I później jeszcze mówi: nie zostawię was samymi, jesteście słabi, za bardzo was kocham, żeby was zostawić. A więc co zrobi? No, jest z nami, przysyła nam Ducha Świętego i później w Eucharystii jest z nami codziennie, żeby nas wspierać, żebyśmy się nie poddawali w tym biegnięciu do Królestwa Bożego, w tym głoszeniu Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Jezus obiecuje nam bardzo wiele. I kiedy po tej trudnej drodze naszego życia korzystamy z Jego łaski, korzystamy z Jego pomocy, to możemy, tak jak tutaj, dzisiaj, na tej górze, doświadczyć namiastki bycia w niebie. Kiedy tutaj wdrapaliśmy się na tą górę, na tą wieżę zamkową, możemy naprawdę zobaczyć wspaniały widok tego, co jest namiastką nieba, gdzie możemy zobaczyć piękno stworzenia, które Pan Bóg stworzył. I tak naprawdę warto było potrudzić się, warto było wejść tutaj na tą górę, wypocić trochę potu, po to, żeby doświadczyć tego piękna, tego widoku. Nie da się tego opisać, to trzeba przeżyć, ale bez trudu, bez jakiegoś takiego podejścia nie da się tego zrobić. Dlatego dzisiaj, kiedy Jezus mówi: uwierzcie, idźcie, głoście, nie bójcie się, zaufajmy Jezusowi. Nie dajmy się zwariować dzisiejszemu światu, tylko idźmy, głośmy, ufajmy. Myślę, że to jest chyba dzisiaj najważniejsze, bo Jezus powiedział: ci, którzy pójdą za mną, osiągną życie wieczne. I chyba o to chodzi, ale patrząc na tą namiastkę nieba,
ten krajobraz niech będzie dla nas takim dodatkowym motywem do tego, że warto zaufać Jezusowi i iść Jego drogą. Jak to w sumie jest z tym końcem świata? Czy w apokalipsie jest faktycznie data? Masz problem, człowiek, przestań się dziwić. Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii.